Konferencja Ratownictwo i Energetyka to jest druga konferencja, którą organizujemy wspólnie ze Strażą Pożarną i z Tauronem. I to jest przede wszystkim konferencja poświęcona ratownictwu, ale w obszarze energetyki. Mamy świadomość tego, że energetyka dzisiaj bardzo dynamicznie się zmienia, przekształca, transformuje. Wchodzą nowe urządzenia, nowoczesne technologie, a w szczególności zwróciłbym tu uwagę na elektromobilność, która się dzisiaj bardzo dynamicznie rozwija. Z tymi nowymi rozwiązaniami, tą nową techniką w życie wchodzą również nowe zagrożenia, z którymi dzisiaj nie zawsze do końca potrafimy sobie poradzić. I taki wspólny pomysł zrodził się między innymi po stronie właśnie jako Straży Pożarnej, Tauronu i Politechniki Opolskiej, aby spróbować propagować możliwości pozyskania nowych informacji, szczegółowych takich informacji, w jaki sposób radzić sobie z tego typu zagrożeniami, które mogą się pojawić w sytuacji na przykład eksploatacji samochodów elektrycznych. No dzisiaj widzimy, są też i hulajnogi elektryczne, skutery elektryczne, a w związku z tym ten rynek bardzo mocno się rozwija. Są to zasobniki elektrochemiczne energii elektrycznej i to wywołuje pewne też reperkusje, no chociażby nawet takie spektakularne pożary, które się już dzisiaj też zdarzają, jeżeli chodzi o te urządzenia. Spotykamy się tutaj, ponieważ zauważyliśmy, że jest potrzeba konsultacji ze Strażą Pożarną w tematach fotowoltaiki i elektromobilności. Rozwiązania, które w Polsce wprowadzamy, duży wzrost zainteresowania klientów fotowoltaiką powodują, że nie możemy zapominać o bezpieczeństwie. Jesteśmy na Politechnice Opolskiej, mamy zaszczyt gościć tutaj u Państwa na konferencji, którą wspólnie z Energetyką, Stowarzyszeniem Inżynierów i Technikiem Pożarnictwa i Komendą Wojewódzką organizujemy w dniu dzisiejszym, dotyczącą elektromobilności i fotowoltaiki. Każda technologia niesie za sobą korzyści, ale niesie też potencjalne zagrożenia i ta konferencja dzisiaj ma na celu między innymi przygotowanie służb ratowniczych do skutecznych i bezpiecznych działań z tymi urządzeniami. Bardzo mnie cieszy fakt, że po raz drugi mamy tutaj zaszczyt gościć uczestników konferencji. To jest druga konferencja Ratownictwo i Energetyka, która łączy w sobie trzy obszary. Pierwszy obszar to jest praktyka, mamy energetyków, praktyków. Drugi obszar to jest teoria, którą mamy tutaj naukowców również z Politechniki Opolskiej. I wreszcie trzeci obszar to jest bezpieczeństwo, to jest straż. A mamy dzisiaj bardzo istotne wyzwania. Mamy wyzwania związane z wprowadzaniem, bardzo szybkim wprowadzaniem nowych technologii. To są zupełnie nowe wyzwania, dlatego bardzo mnie cieszy fakt, że możemy tutaj dzisiaj o tych sprawach rozmawiać, żeby być po prostu na takie ewentualności przygotowanym.